65 lat historii, rozwoju i wspólnych sukcesów to efekt pracy pokoleń naukowców, studentów i sportowców. Patrzymy w przeszłość, ale i przyszłość, łącząc tradycję z nowoczesnością. Dziś celebrujemy naszą wspólną historię i osiągnięcia. Dumą napawa mnie to, jak ta uczelnia teraz funkcjonuje, jak ta uczelnia jest postrzegana przez innych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że jest to miejsce bardzo ważne na mapie edukacyjnej Gdańska, całego Trójmiasta, Pomorza, no i Polski. I chciałbym podkreślić, że na to, jak ta uczelnia wygląda, ale też na to, jak ta uczelnia będzie wyglądała za kilka lat, wpływ mieli wszyscy rektorzy, wszyscy pracownicy, którzy po prostu pracowali przez te 55 lat na uczelni. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Także największą taką dumą moją jest uczelnia, ale też jeszcze większą dumą są nasi absolwenci, są nasi studenci. Leszek Planik, Polska. Ruszył. Fantazja, proszę Państwa! Ten skok praktycznie nie miał błędów. Można tutaj przypomnieć, że najpierw uczelnia, zanim jeszcze nabyła statusu uczelni, było tutaj Technikum Wychowania Fizycznego. Jeszcze nie miała wtedy tego poziomu akademickiego. 5 lat później, czyli po 52 roku, po powstaniu technikum, utworzone zostało Studium Wychowania Fizycznego tutaj na uczelni. To też jest ważny moment, bo to było zalążkiem powstania właśnie tego poziomu uniwersyteckiego. W roku 1969 nadano status Akademii Wychowania Fizycznego. No, następnie zmieniła nazwę na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, ale od 1969 roku, już pełniąc tą pełną akademickość, tą funkcję akademickości w połączeniu z dydaktyką i dorobkiem naukowym, bo nabyła uczelnia prawa doktoryzowania, jak i prawa do nadawania tytułu doktora habilitowanego. To są te najważniejsze na pewno elementy układanki budowanej cały czas na naszej uczelni. Naszą uczelnię przede wszystkim teraz wyróżnia to, jak dużo mamy kierunków, jak atrakcyjną przez to jesteśmy uczelnią. No, jeżeli mogę się pochwalić, to inne uczelnie nie odnotowują takich wzrostów, jeżeli chodzi o nabory. Wręcz no, mają problemy z naborami, tutaj tego nie ma. Więc jak popatrzymy na uczelnie za granicą, to tam jest na tego typu uczelniach 1-2 kierunki, u nas tych kierunków jest naście. Myślę, że ta uczelnia ma czym się pochwalić i jest wyjątkowa, no jest jedyną wyjątkową taką uczelnią na całym pasie północnym w Polsce, także to też nas definiuje i to, że jesteśmy w takiej lokalizacji innej, chociażby też utożsamia nas z morzem, z żeglarstwem, tego inne uczelnie po prostu w takim wymiarze nie mogą w Polsce zadeklarować. Na uczelni działają różne koła. Koła sportowe, koła naukowe. Studenci realizują się od strony sportowej w rywalizacji na szczeblu międzyuczelnianym, często reprezentując uczelnie w rozgrywkach regionalnych, ale także krajowych, akademickie Mistrzostwa Polski. Poza tym szczeblem rozgrywek uczestniczą z racji swoich zainteresowań i kontynuowania kariery sportowej, zrzeszając się w związki sportowe. Wiadomo jest, że w sportach, w dyscyplinach olimpijskich mamy reprezentantów Igrzysk Olimpijskich, ale również poza tymi olimpijskimi rozgrywkami musimy tutaj, wypadałoby wspomnieć o sukcesie. Mamy studentkę, która w tym roku przepłynęła kanał La Manche jako osoba niepełnosprawna, także tych osiągnięć jest no, trudno zliczyć, jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja gdybym mógł wybrać jeszcze raz studia, poszedłbym zdecydowanie na te studia, na które kończyłem, czyli wychowanie fizyczne. A gdybym mógł wybrać uczelnię, bo nie jestem absolwentem AWFIS, ale gdybym mógł wybrać jeszcze raz, to po prostu studiowałbym na tej uczelni, bo to jest uczelnia po prostu bardzo przyjazna, dająca ogromne perspektywy. Chciałbym Wam powiedzieć, obecni i przyszli studenci, żebyście robili swoje, żebyście byli aktywni, żebyście uczestniczyli w pracach samorządu, żebyście zapisywali się do AZS-u, bo później, i mówię to z całą odpowiedzialnością, naszych absolwentów spotykam na rynku pracy w różnych, bardzo zaskakujących, bardzo prestiżowych miejscach i
zawsze skończenie naszej uczelni wiązało się z prestiżem, wiązało się z szerokimi możliwościami na przyszłość. Także gratuluję Wam wyboru, ale pamiętajcie o tym, że o marzenia trzeba walczyć. I to, że tutaj studiujecie, to jest jedno. Druga sprawa to po prostu ciężka praca i myślę, że te dwie rzeczy zapewnią Wam w życiu później sukces. Wiem, że Biuro Promocji, za co tutaj panu Mikołajowi i całemu Biuru Promocji dziękuję, przygotowało szereg materiałów, ciekawych filmów. Naprawdę jest się czym pochwalić, więc dla mnie to jest, to 55-lecie to jest powód do dumy, powód do zadumy, to jest powód do tego, żeby pomyśleć o przyszłości, co zrobić, żeby na przyszłość ta uczelnia była jeszcze lepszym, fajniejszym miejscem.